Drugim komiksem, który dzisiaj omówimy w audycji prosto z kadru, będzie komiks z wydawnictwa Mucha Comics. Jest to piąty tom serii Saga. Saga to jest to seria, piąty raz już spotykamy się z tym komiksem na ramach Radia Afera. Muszę przyznać, że akurat ta seria dostała mnóstwo nominacji, wiele nagród i ogółem to świadczy o tym, że jest to komiks na poziomie, że to jest po prostu dobre czytadło. I faktycznie tak jest. Ja będę powtarzał część informacji, które już powiedziałem podczas poprzednich spotkań z tą serią, ale myślę, że dla tych słuchaczy, którzy po raz pierwszy spotkają się z nazwą Saga, no warto po prostu poinformować, z czym naprawdę wiąże się praca Briana Vaughana oraz Fiony Staples. Tak w wielkim skrócie, bez większych nazw własnych, ponieważ wiem, jak będę rzucał tutaj imionami bohaterów, to osoby, które, czy nazwami planet, to osoby, które nie są zaznajomione z tą serią, no to mogą dostać małego kręćka. No więc wyobraźcie sobie, że jest pewna planeta i jest księżyc wokół tej planety. I ta planeta i ten księżyc są zamieszkałe i przez dwie rasy kosmitów. No i te dwie rasy zaczęły się bardzo, bardzo nienawidzić i rozpoczęła się wojna, która trwa i do tej wojny zaczynają dołączać inne nacje, inne planety, inne układy, inne galaktyki, w ogóle cały kosmos, cały wszechświat nagle został zaangażowany w ten konflikt i w całym wszechświecie nie ma planety, nie ma jakiejś nacji, rasy, która nie opowiedziałaby się po której ze stron. No i ta wojna już trwa. I w tym pewnym momencie pojawiają się nasi bohaterowie. Oczywiście oni są reprezentantami tych zwaśnionych nacji, ale zakochują się w sobie w pewnych dziwnych okolicznościach i tak przychodzi na świat mieszaniec, córeczka Hazel, o którą tak naprawdę cały czas toczy się bój. Tutaj macie, przypomina wam się Romeo i Julia? No tak, wątek bardzo popularny, że miłość potrafi przezwyciężyć największe granice, największą nienawiść i połączyć nawet dwa zwaśnione rody. Tak, i co więcej wam powiem, wątków takich porównań do innych klasyków jest tutaj tak naprawdę wiele. No już zdążyłem wam powiedzieć, że akcja dzieje się we wszechświecie, że mamy tutaj kosmitów i w ogóle. Ale to nie jest taki, wiecie, taka saga to nie jest historia w stylu Gwiezdne Wojny. No trochę jest, no dobra. Ale to nie jest tak, że cały czas są lasery, kosmiczna nadprędkość i lecimy i Star Trooper i Jedi. Nie, tutaj akurat mamy taką fantastykę i to ja bym połączył trochę klimat Gwiezdnych Wojen. Wiecie, że są różne rasy, na każdej planecie jest inna rasa, bo inne warunki atmosferyczne i tam różne stworki jakieś tam naprawdę cuda niewidy wyrastają i żyją sobie i są inteligentne. I połączyłbym to z Tolkienem, z twórczością Tolkiena, gdzie mamy motyw wędrówki, podróże przez różne egzotyczne, bardzo barwne krainy, no i właśnie pojawianie się różnych stworów, czy to bezmózgich, czy to właśnie inteligentnych ras i naszych głównych bohaterów, którzy mają tutaj jakiś cel. No jest to piąte spotkanie już z tą serią, czyli 25 do 30 zeszytu historii, 24 zeszyty już, nie, czy ja nie pomyliłem czasem, oj, zweryfikuję. 25-30, tak, dobrze pamiętałem, czyli 24 zeszyty już mamy za sobą. Wiele się wydarzyło, wiecie, bohaterowie uciekali, wszyscy w całym kosmosie ruszają armiami, płatni zabójcy, żeby ich złapać, oni docierają, jaki mają tutaj cel, pojawiają się nowi bohaterowie. No nie będę tego skracał, no bo to nie ma sensu, to po pierwsze. Po drugie, że nie ma sensu, bo pójdą spoilery. Jeśli ktoś z was będzie chciał rozpocząć przygodę z Sagą, no to po co ma wiedzieć, co się wydarzy przez 24. Ja też nie będę za bardzo zdradzał informacji, które dzieją się w tym piątym tomie, żeby było ciekawiej. Powiem tylko tyle, że tak, Hazel jest już małą dziewczynką, że nasza rodzina, nazwijmy ją rodzina, rozbiła się i starają się połączyć, są w różnych miejscach we wszechświecie i obserwujemy w tym momencie trzy różne ekipy, że tak powiem. Mamy trzy grupy, których losy obserwujemy równocześnie. Każda z tych grup
ma swoje własne misje. One są mniej lub bardziej brutalne, mniej lub bardziej obrzydliwe. Przypomnę tylko w sumie, bo to jest, myślę, informacja, która nie zepsuje przyjemności z lektury komuś, kto dopiero będzie startował z tą serią, że w tomie czwartym pojawił się wątek narkotyków, że nasza rodzinka osiadła na innej planecie, zaczęli spokojne życie, ale pojawił się motyw uzależnień. Ten motyw jest tutaj rozwijany w takich drobnych szczegółach. Czasem to jest to po prostu odruch jakiś organizmu na to, że jest jeden z bohaterów na odwyku przymusowym, albo że drugi z bohaterów chce właśnie... No dobra, tutaj urwę, że tak powiem. W każdym razie ten motyw uzależnień, kosmicznych uzależnień w ten sposób, tutaj się pojawia. No i także mamy trzy ekipy, każda z nich ma inne przygody, każda z nich ma inne zadanie, ponieważ jakby cały czas ten wątek tej podróży, tych questów, no musi się tu pojawić. Jakby to jest wizytówka sagi, że mamy podróż różnymi dziwnymi statkami kosmicznymi po różnych śmiesznych czasem planetach, spotkamy naprawdę egzotycznych bohaterów z różnymi zdolnościami. No i na przykład teraz mógłbym dojść jeszcze do efektu magii. Magia tutaj jest w bardzo fajny sposób przedstawiona, ponieważ na przykład, żeby rzucić potężniejsze czary, trzeba mieć pewne składniki. No i w tych składnikach jest najlepszy motyw, największy pomysł, ponieważ, żeby na przykład rzucić jakiś potężny czar, trzeba, uwaga, zdradzić jakąś tajemnicę, której nikt nie zna. I to jest już w tym momencie świetny pomysł. Jeśli jesteście ciekawi, jakie inne składniki są potrzebne do innych czarów, no to zapraszam was w tym momencie do lektury. Komiks jest brutalny, krew się leje, owszem, są wulgaryzmy, owszem, z tyłu mamy napis, że jest tylko dla dorosłych. No i faktycznie jest tylko dla dorosłych. Także nie dawajcie tego dzieciakom, chociaż rysunki są kolorowe i może przypominać z wyglądu troszeczkę komiks superbohaterski. W każdym razie, jeśli jesteście miłośnikami Gwiezdnych Wojen, jeśli lubicie historię w klimatach Tolkiena, wiecie, motyw podróży, egzotyczne krainy, ciekawe rasy, no to w tym momencie powinniście zainteresować się sagą, ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, jest to komiks, który zebrał naprawdę dużo nagród, który wyróżnia się, że jest, jest fajny w odbiorze i również potwierdza, jest to świetne czytadło, ale czytadło, nie mówię tego w negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko mówię jako komiks, który dostarcza naprawdę bardzo przyjemnej rozrywki podczas lektury. Także jeśli macie ochotę na przyjemną sagę fantazy w kosmosie, no to nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was do wydawnictwa Mucha Comics i do ich serii Saga.